masakryczne przełamanie, naprawdę. Coś niesamowitego. Kabula. Ale to chodzi. Tak jak mówiłem, byłem na szczyt, już wchodziłem, znosiłem się, traciłem trochę i Matrix to widział. Nie za szybko kolej. Bum! Wypadek. Tym razem inaczej, tym razem może i lepiej, kto to wie, wchodzimy na głęboko, idziemy szeroko, bawimy się naprawdę inaczej, poważnie. I czy będę nowym ja, jakimś upgrade'em? Mięsny interfejs wraca do gry i mówi dzień dobry. Uwaga, jajka, wiadomo, jak zawsze jajka, klasyka. Generalnie to chyba nie mogę już jeść normalnych jajek ze sklepu. A ten arbuz? Ale przełamanie. Outdoor pytań. W Wrocławiu jest taki plac krzyża, bardzo mi się podoba ten krzyż, taki wielki krzyż z Jezusem oczywiście. Idę na rynek. W sobotę jest tu mega, zawsze dużo ludzi, to jest takie miejsce spotkań, można powiedzieć, na Manhattan. Coś musimy wyhaczyć, ziemniaki dla rodziców, arbuz dla mnie. Zaczynam nowe życie, nowej prawdy. Planowałem kiełbasy i smażenie, ale generalnie muszę z tego troszeczkę się wylogować, żeby po prostu jeszcze trochę powalczyć razem z wami. Big time. Ja w życiu, proszę Państwa, nigdy sobie sam nie kupiłem takiego arbuza. Tu już sardynia i miód od naszych wspaniałych koleżanek. Ceramika wchodzi do gry big time. Proszę Państwa, chciałem nagrać więcej, pokazać prawdę Manhattanu, ale nie mogę, jestem obolały. Ledwo oddycham, miałem wypadek. Nie wiem co jest, ile się będę składał, ile się będę zbierał, jeśli będzie boleć. Już miesiąc, 8 tygodni, są to żebra, słaby człowiek. Rzuciłem się, padłem, zero kontroli nad mięśniami, zero kontroli nad ciałem. Tylko dlatego, że schudłem pół kilo. Myślałem, że znowu mam 17 lat, ale właśnie to jest ta słabość. A trzeba być niestety fit, bo dzień dziecka w naszym kraju się skończył i ulica wygląda inaczej. Niestety. Misio delikatny, polukny, który jest jakby otoczony przez piękne kobiety, to już się kończy. Trzeba być żelastym, wytrenowanym, gdyby co. To mnie bardzo boli, ja nie chcę być wytrenowany, nie chcę być żelasty, ja zawsze chciałem być tym misiem. Tak musimy jeść inaczej, dbać o siebie i uważać. Strasznie z tym obolałem. Mam nadzieję, że nic poważnego, poszarpany tu, tam. Ból olbrzymi, ból nie dający spać. Ciężkie prochy, a nawet zastrzyki, ale podobno tak to właśnie boli. Arbuz, kiedyś bardzo dawno temu, 2011, kiedy mój kolega Tasze, mama Polka, jak w 99,9% przypadków tato zagraniczniak, chyba z jakiejś Macedonii czy skądś, nie wiem, z Bułgarii. I on właśnie taki był fajny, że się odżywiał, typu jakiś arbuz, jakieś jabłko, pomarańcz, grapefruit. Był bardzo fit, był bardzo taki dobrze wyglądający. Ja się dziwię, jak można takie coś jeść. Przecież ładujemy parówki, kiełbasę na wesoło, do tego alkohol. Czy on wtedy miał rację? Myślę, że tak. Mam sporo tych cudownych noży na zamówienie, dziki chili, ale jakoś niespecjalnie ich używam, co trochę jest słabe generalnie, skoro mam sprzęt, dlaczego go nie używać, dlaczego się nim po prostu nie bawić. Cudownie kroi, cudownie filetuje. Arbuz to arbuz. W życiu chyba tak nie kroiłem, w życiu tak chyba nie robiłem, ale myślę, że nigdy nie jest za późno, żeby pewne rzeczy pozmieniać. Arbuz gotowy, cudo, wspaniałe jedzenie dla człowieka sukcesu. Może dodam jeszcze jakieś pomidorki, ale to się zobaczy za chwilę. Dobra, feta, sól, miód, sok z cytryny, mięta. Przyprawiam. Oj, to jest mega dobre. Oliwa grecka. Trochę soli. Sok z cytryny z połowy. Mięta, ser feta. No i ten miód lawendowy prosto z Sardynii od wiernych koleżanek Ani i Magdy. Dziękujemy. Coś niesamowitego. Od was takie coś dostać. Pamiętacie, mały prezent, ale czasami nawet nie ma miejsca w bagażu. A tutaj się miejsce znalazło. Małe gesty dla drugiego człowieka. To cenimy. Czy to jest rzadsze, czy to jest częstsze? Sam już nie wiem. Patrzcie, jak świat się zmienia. To jest porcja XXL, 130 gram. To powinno być XXS. Co to jest XXL? Za mało tego wszystkiego już się robi. Wszystko się staje mniejsze, słabsze i droższe.
też to zauważacie, czy jesteście zbyt młodzi, żeby to zauważyć? Ja może byłem zbyt młody, żeby zauważyć, że już nie ma świńskiego łba na obiad, albo kowal nie wali młotem w żelazo. Czasy się zmieniają, ale teraz jest przeolbrzymi skok tektoniczny. Nowy świat, nowy system. Świeże jaja od zaufanych ludzi. Świeża prawda. Co z tego można jeszcze zrobić? A co z tego jeszcze można zrobić? Tutaj jajeczko piękne, pomidorki, działka. Witam, mówi dzień dobry. Jeszcze więcej w ceramice. Ceramice. Tutaj mamy i Boczuś, pracuj. Będziemy odwracać. Często są sytuacje, kiedy jesteś obolały, jest wypadek, ale możesz jakoś się podnieść, zregenerować i organizm wyjdzie. Są sytuacje, w których myślisz, ja już z tego nie wyjdę. Cierpisz, płaczesz, patrzysz, jak cały świat się bawi dookoła. Takich sytuacji miałem kilka. Cierpiałem, płakałem, leżałem, świat się bawi. Ale wychodziłem. Czy dalej będę wychodził? Mam nadzieję, że tak. Są sytuacje, miałem kilku bardzo bliskich znajomych, nie wyszli z pewnych sytuacji. A ja nawet specjalnie się nie przejąłem. Dalej się bawiłem. Potem było mi oczywiście wstyd. Ale sam już nie wiem. Pracujemy boczkiem. Jeden palnik jajka. Cudowne, świetne. Inny level, inna prawda. Chcę wejść na inny level, inną prawdę. Czy proszę Państwa, uzależnienie od jedzenia może zniszczyć człowieka i jego otoczenie osób, które po prostu na jego zawołanie po prostu jedynie mu sekundują? Myślę, że jak najbardziej tak. Czy łatwo jest zrzucić pewnego rodzaju masę i być dalej dobrym człowiekiem? Nie wiem. Chcę taki być, ale czy się uda? Dalej jest to niepewne. Pokusy, pewnego rodzaju stary styl, pewnego rodzaju utarte szlaki, które trzeba przełamać, a nie jest to łatwe. Sport i inne podejście do tematu. Może się uda, mam nadzieję, że tak. Dziki Chili, the man called Bombao is back now. Czy uda nam się być konsekwentnymi? Mam nadzieję, że tak, chociaż tyle razy już próbowaliśmy, tyle razy było odpuszczenie i powrócenie do starych nawyków, starych schematów. Tym razem może będzie inaczej, trzeba to wszystko poustawiać i być bezwzględnym w swoim dążeniu.